O, czempioni. Którzy nie chcą walczyć. Ale ja będę z nimi walczył. Czekam sobie. Oni też czekają. No dobra. Ups. Popsuł się. Ach, doszedł. Cham jeden niemyty. Ale ja mam przecież ożywienie. Czy tam... No, ożywienie. Ubrałem się. Tyle. Jeszcze 4 kościołów dostaliśmy. Co tutaj? Zaklęcie uleczenia. Już mamy. Jak tam gryfy królewskie? Powalczymy, co wy na to? Nie dojdzie. Czekaj, czekaj. Znowu czekają. Broń się. Ty też. Ups. Jest. Zero strat. Teraz atak, tak, atak. Kolejne 10%. Moc czy wiedza? Moc. Tutaj z kolei będzie wiedza. Jakiś kolejny czar. Dobra, zbiorę tamten wszystko. Co dalej? Do expa. Zresztą tamten mogę właśnie na wabia chodzić. Niech sobie gonią za nim. Doświadczenie i bida. Tutaj? Nauka czarów. Świetnie. Kryjówka cyklopów raczej podziękujemy. Ale... Co tutaj jest? Nie wiem. No to czas tam wejść. Zabieramy kolejne. Kolejne złoża. Gdzie jest wróg? Krystian też ma sporo ludzi. Mam nadzieję, że nie dojdzie. Dobra. Antymagia. I moje ulubione miejsce, Biblioteka Oświecenia. Plus 2 do wszystkich statystyk. Dobra, czas jeszcze odwiedzić te 3 miejsca. Tutaj. Magia ognia albo płatnerstwo. Wejście do podziemi. O, może być. Chociaż tutaj przydałoby się odkryć, co jest. Ale to może być bardzo niebezpieczne. O, kartograf. Wow, 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 ja tam idę. Chyba tutaj byli wrogowie, ale tam. Mam 27 tysięcy trochę zasobów. Jeszcze poczekam. Nie bij, nie bij! Fuck. Znowu wskakuje na łódkę. Przyzwanie łodzi musiał zrobić. No tak, tam zniknęła. Cwaniak. Chce do mnie tutaj przyjść. No to super. Niech sobie lata za mną. Git.
atak. To wezmę obronę. Błyskawica. Już znam oczywiście. Kolejna nieodwiedzona. Hello, Christian. A ty. Masz tutaj kogoś, jakiegoś wroga? Tutaj jest jeden. No dobra, może się miniemy. Może. I teraz tak. Septienna. Ty nie rekrutowałaś kościejów, ale kościeje i tak nie robią większej różnicy w takiej ilości. 12 na tydzień. Dobra, jeszcze trochę powymieniam. Dokupię ile się da. Kościejów może też wezmę nawet. Może. Tam 200 się odłożyło. No dobra. Smoki. Arcelisze. Nic więcej nie wezmę. Chodź tutaj. Dobra. Idzie na południe i na wschód. Odbić naszą kopalnię złota. Orin. Gdzie mam iść teraz? Chyba do Orina. Co? Trzy tury? Cztery tury. Lepiej tędy. Septienno. W takim razie ty skoczysz górą. Dobra. Gdzie ten wyskoczył? Wyskoczył? Nie wyskoczył. Ha! Jedną przejęliście nam. My przejmiemy inną. Klasztor. Nie! Nie chcę atakować. No dobra. A co z tobą zrobić? Spróbuję pójść tu, tak jak mówiłem, do kartografa. Czy jest tutaj przejście? Ja już wyskaczę. Dobra, ja chcę go... Tyris. Mogę sobie przejąć i iść dalej. Niech sobie biega za mną. W okien. Ty wiesz co robić. Niestety już tutaj zaatakują. Ale ja zrekrutuję wszystkich lepszych. Sprzedam też zasoby, surowce. Tam już chyba nie mam smoków do rekrutacji. Jest jeden. Dobra, poza tym. Kościeje? Czy upiory? Un momento. Czy ja tutaj dojdę? Nie mam kim. Septienna. Dobra, tamtym się najpierw ruszę. Chyba tędy trzeba... Ajajaj. Kościane smok. Dobra, to w takim razie będę przyjmował ponownie wszelkie tartaki i tak dalej. Skaczesz tutaj, Septienno? Jest po co.
tylko kasy nie ma. Jutro by była, ale mi się śpieszy. No dobra, w takim razie biorę kościelów. Tak. Tak. Daj. Kogo ci zostawię? Tak trzeba rozwiązać koniecznie. Dobra. Transfer. Git. Jakoś pójdę tutaj. Dobra, co się wydarzy teraz? Przejmie. Ale to nic. Nawet mam nadzieję, że sobie... Tak, kupi sobie! Same upiory. Jak fajnie, będzie miał gorsze morale. To mi się podoba. Sporo tego ma. To dobrze. Dobrze, że ma tego sporo, ale nie bardzo dużo. Dzięki temu ja mogę po trochu rozwalać jego armię. Okej. Archanioły rozwalą anioły. Smoki cienia rozwalą. Zajmą tych. I pewnie rozwalą nawet przy okazji. Wampirki. Gryfy rozwalicie. Wy z kolei tych krzyżowców. Wy wszystkich. Następny. Dobra, jakkolwiek. Hops. Co jeszcze mógł zrobić? Mogę przecież tutaj na przykład przyspieszyć wszystkich. Mogę. I tak zrobię. Aha. No, zjedzeni. Ha. Teraz. Rozwalić maksymalną ilość gości. Chyba tak. Niestety ta chmura nie działa na te wozy balisty. Szkoda. Teraz tak. Aj. Będę musiał wskrzesić. Fe. Uciekł. Ale 143 kościołów dostałem. To mi się bardzo opłacało. O, coś zostawił. Jak miło. Jak on lubi szatkować swoje wojska. Niestety tutaj mam na wieżyczkach gości. Szkoda, bo tak to by był banał. Dobra, rozpocznę. Cóż, ale i tak, zabijając tych, będziemy mieli więcej kościołów. Przyspieszenie znowu. Hops. Tak. Trafiony i zatopiony. Taktyka zaawansowana czy mądrość? I to przydatne. Chyba taktyka bardziej. Kościeje. Git. Dobrze, że nie ma czegoś takiego, że na przykład morale wojska są słabe, ponieważ dopiero co odbiliśmy to. Jak na przykład w cywilizacji, czy tam w Szogunie. No dobra. Zaczekam do następnej tury, będę rekrutował. I będzie git. Jak to? Tyris tutaj będzie się zbliżać. No to zabawimy się w ganionego.
Już. Ach, okej, okay, już myślałem, że wrogi bohater. Tam coś też jest. Dobra. Kolejne nasze. Nauka dodatkowej umiejętności. Możemy właśnie na takim pobocznym gościu przetestować, co to będzie. Klawius, możesz się cofnąć. Wykonaj swoją robotę. Na razie czekaj tu. A ty, Septienno, będziesz mogła rekrutować kolejnych. A tutaj jest co rekrutować. Tak. Leci po złotka. Jasna sprawa. Dobra, klasztor. Mogę zebrać expa jedynie. Taktyka mistrz. Mądrość. Tutaj oczywiście obrona. Obrona mi do niczego. On i tak będzie uciekał. Dobra. Sprzedawać. Tak? Tak. Gitens i teraz mogę rekrutować, ale najpierw w tych. I tak samo w tym zamku, gdzie jest Septienna. No dobra. Poczekać jeszcze jedną turę? Poczekam. Czy nie? Dobra, czas wreszcie będzie uderzyć na jakiś zamek. Tak coś czuję. Okej. Okay. Kupuję smoki. Idę do Septienny. Raczej w stronę. Ona wyjdzie po Wokiela. Dobra kobieta. Tak. Mogę jeszcze oczywiście sprzedać surowce. Prawie 4000 się znalazły. Strzelających. O! Ale to Septienna się uczy. Bez sensu. Dobra, kogo jej zostawić, żeby szybko nachodziła? Od biedy mogę znowu jednego wampirzego lorda zostawię. Szybkość. Dobra, niech będzie wampirz lord. Chodzi, że najlepiej. Cena jakość. O, sporo ich już mam. Tyle. Artefaktów żadnych nie miała. Skoczę sobie po... O! Dobrodziejstwa. Ja to nawet plusa mam u Wokiela. 130 many. To tak. Trzeba się zająć tym wreszcie. Meristem. On chyba zbył się części ludzi, ale i tak pewnie będzie dosyć mocny. O! Jak miło. Strata mojego chodzenia. Tego nie przejmę tamtem. Z jednym upiorem. Możemy co najwyżej nawiedzić jakieś... na przykład kominną wieżę. Mamy upiora. Mam nadzieję, że nie kupi żadnego bohatera. Ani nie wyjdzie nagle. Przejmuję. Zaraz, czy on przejął tę kopalnię złota, którą ja wtedy przejąłem? Kolejny bohater tutaj idzie. Merist. Cholernik. A, Gunnar, nie?
Lista to zjedziemy oczywiście wokialem. Dobra. Tak, idź dalej. Coś tutaj kupimy w następnej turze. Złoto. Gunnar. No ty masz tego ślamazara cały czas. Szybkość 4. A, wieża gryfów! O! Pewnie, że chcę. Wezmę sobie jednego. Albo nawet więcej. Jeszcze jednego. Będę mógł dać komuś innemu. A was? Thank you very much. Dobra, przejdę po drodze najpierw. Potem ewentualnie będę szedł w inną stronę. Tu jest kolejne miasto. Słabo bronione. O, nikt tutaj nie przyszedł. Super. A więc tak, co mogę tobą zrobić? Zobaczyć, co jest tutaj. Albo przejąć kilka miejsc. Tutaj chyba tylko kamieniołomy są. A, jednak coś jest. Dobra. Bądź co bądź, ja idę tutaj. To jest taras gryfów, więc będą bronić. O ile jeszcze ktoś tam został. No nie, te klucznika są odwiedzone, ale ja nie wiem, gdzie ja mogę wejść z tymi kluczami. Być może tutaj na środku. Dobra, co się zdarzy? Okej, oni przyjmują. A ten się wraca. Gunnarem pójdziemy na południe. Nie ma po co do expa iść. O! Dobra, przejmiemy. Będzie tartak kolejny. Ile już mamy? 6. Ale za to 10 złóż rudy. Generalnie nasze statystyki są całkiem przyjemne, chociaż dzienny przychód mógłby być większy. Dobra. To jest miasto. Tam nie zachodzę. Wejdę dookoła. Strażnica. To jest zapewne nic ciekawego. Dobra, zaraz się okaże. Kryształowa grota. I tutaj na to miasto, które my mieliśmy przez chwilę. No dobra, może nikt nie wyjdzie. Zgodnie z tym, co było wcześniej. 17 tysięcy. Tutaj nie ma prawie nic do rekrutowania. W takim razie, gdzie jest jakiś bohater? Merist. Ja do ciebie tutaj przyskoczę. Tak. Zacznę od tej strony, ale najpierw Septienna niech zrekrutuje tutaj kogoś. No dobra. Muszę znowu wymienić jak najwięcej się da surowców. I teraz. Jeszcze nie wszystkich mogę kupić. Ale dobrze jest. Nie zwlekamy, lecimy już teraz. Więc tak, Wokiel ma jeszcze energię do chodzenia, więc pójdę nim. Dobra, już Wokiel ma dosyć sporo tych gości, których oczywiście tutaj nie mogę kliknąć. Arcyliszy. To będzie spory atak. Dosyć dobre obrażenia one mają. Dobra, Septienna, wracaj się. Teraz, coś kupować? Oczywiście, że nie. No to zajmuje pod ziemią. Włóczy się przy naszych włościach. Dobra.
Tutaj nie ma nic. To co, do podziemi idziemy? Zauważcie, że to nie jest w tym samym miejscu. Dobra, podziemia kuszą. Tak, chodźmy do podziemi. Trzeba zobaczyć w końcu, czy tam jakieś miasta są. A, właśnie. Tutaj. Gildia złodziei. Liczba miast ma więcej. Fuck! Dobra. Będzie gość na samochodzenie. Kupię mu coś szybkiego. Wampirzych lordów. Czy jednego upiornego smoka. Z upiornym smokiem będzie najszybszy jak może być. Różnica będzie... O... Znaczy... To jest tak. Jak... Gość ma najwolniejszego... Przy szybkości chyba 5 lub mniejszej gościa. To wtedy on chodzi... Ma jakoś tam abstrakcyjną prędkość 15. A gdy ma najszybszego od chyba 15 prędkości, czy coś w tym stylu, czy 12, to wtedy on chodzi z prędkością 20. Oczywiście bez liczenia żadnych bonusów. Więc ja wezmę mu jednego kościanego smoka. O. Dobra. To on może lecieć już na południe. Tutaj zobaczę, co się kryje. O, kolejny tartak, kolejne złoże rudy. Coś tutaj do przyjęcia jeszcze jest. Te rzeczy. Gdzie tu wróg był? Tutaj. Lipka. Dobrze, oczywiście tu nikogo nie zostawił. Inteligentnie. Moment, czy ja mam... Nie, wszystko co mam to już na sobie noszę. No dobra, w takim razie... Pierwszy przystanek Bretonia? Czy... Tutaj jest bohater jeszcze. Nie wiadomo ile mi się zejdzie, chyba Bretonia będzie najlepszym miejscem na razie. Dobra. Septienna wie, gdzie ma iść. I tyle. Tam też on idzie. O, nie idzie do mnie. Tak dobrze. Dobra, Gunnar już w następnej turze będzie widział jakieś nowe rzeczy. A my zbieramy kolejne kopalnie. To się bardzo podoba. Będzie więcej surowców na wymianę za złoto. Jeszcze lepszy kurs będzie niedługo. Tak, nie ma co nawet patrzeć teraz. Tylko właśnie wprowadzę ją do środka. I ulepszę te szkielety. A tych gości... Tylko żywieńców zamienię. Tak. I tak sobie siedź. Ty idziesz na wabia. Gdzie cię wysłać? O, tutaj na przykład. A, tu jest kopalnia złota, którą przyjęli, więc bardzo będzie się opłacało właśnie nim tam polecieć. Jak zgarnie jakiegoś gościa po drodze, to będzie jakaś bieda. Tym bardziej, że on idzie się przebustować, a prawie nie ma w ogóle wojska. Moment... Gdzie był ten, co szedł na górę? Mam nadzieję, że nie na jednej z tych ścieżek. Tutaj. Vokial. Vokial chętnie by spotkał się z Meristem. Chyba on idzie właśnie do mnie.
To co, próbujemy szczęścia? No oczywiście.